głosu rodzicom, ten głos się tak de facto blokuje. No z tego względu, że kurator oświaty będzie mógł zablokować nie tylko jakieś inicjatywy, które zaproponują nauczyciele, ale także ostatecznie, które zaproponują rodzice. Projekt różni się nieco od ustawy, którą zawetował wcześniej prezydent Duda. Zniknął na przykład zapis, że kurator po wydaniu ostatecznych zaleceń będzie mógł odwołać dyrektora szkoły. Brak tarczy antyinflacyjnej to wzrost cen powyżej 20%. Według ekonomistów takie mogą być konsekwencje powrotu do wyższych stawek VAT-u i akcyzy za paliwa oraz energię. Rząd w grudniu ma podjąć decyzję, co dalej z tarczą antyinflacyjną, bo budżet na przyszły rok jej nie przewiduje. Daniel Wrzos. Według niektórych ekonomistów inflacja w lutym może sięgnąć nawet 25%, jeżeli rząd nie zdecyduje się przedłużyć funkcjonowania tarczy. W takiej sytuacji czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych, mówi ekonomista Marcin Zieliński z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rada Polityki Pieniężnej tak naprawdę powinna dalej zacieśniać politykę pieniężną, czyli podnosić stopy procentowe. Inflacja dalej się rozkręca. W grudniu rząd ma również zdecydować, co dalej z niższą stawką VAT na żywność. A w październiku inflacja wyniosła 17,9%. PiS nie poprze w Parlamencie Europejskim rezolucji w sprawie Funduszu Spójności. Europosłowie Nowej Lewicy chcą, by unijne pieniądze trafiały wprost do samorządów z pominięciem rządu. Rezolucja to polityczna propozycja. W żadnym innym państwie Unii pieniądze nie omijają szczebla rządowego, mówi europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. Jestem bardzo sceptyczny, bo nie uważam, żebyśmy z Polski robili jakąś czarną owcę, jakiś wyjątek na tle innych państw. Powinny obowiązywać te same reguły gry, co wszędzie. Ale w przypadku Polski wypłata pieniędzy z Funduszu Spójności może być zagrożona ze względu na spór o praworządność. Już nie dostajemy środków na Krajowy Plan Odbudowy. A więcej o projekcie rezolucji i nie tylko. Już teraz. Beata Rubecka i jej gość. Gościem Radia Z po południu jest Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Kiedyś w ruchu Palikota, jakby ktoś nie pamiętał, ale także absolwent politologii i także fotografik specjalizujący się w śląskim krajobrazie i fotografii koncertowej, tak? To wszystko prawda, Wikipedia prawdę ci powie. No, dalej fotografuję, ale nie mam na to zbytnio czasu, odkąd jestem zawodowym politykiem. A pan sam sobie opisał siebie w Wikipedii, czy pana ktoś opisał? Ktoś tam nie opisał. A fotografia koncertowa to w takim razie jaki koncert pan jaką grupę pan fotografował, czy też jakie grupy? Panie redaktor, no ja jestem generalnie fanem muzyki rockowej, bluesowej, metalowej. To widać. Rozumiem, że stąd te długie pióra, tak? Tak, oczywiście. Od wielu lat, więc fotografowałem festiwale jak Przystanek Woodstock, takie też lokalne na Śląsku jak Magia Rocka. Więc w tym się specjalizowałem, ale tak jak pani wspomniała, także w takiej fotografii krajobrazowej właśnie zdjęcia Górnego Śląska wystawiałem na 3 wystawach. A wracając do tego, czym pan się teraz zajmuje, jest pan europosłem i tak się składa, że jest pan autorem projektu rezolucji w sprawie pieniędzy dla Polski z Funduszu Spójności, żeby one bezpośrednio popłynęły do samorządu z ominięciem tego szczebla rządowego. To jest w ogóle zgodne z prawem? To jest w ogóle możliwe do przeprowadzenia? Tak, to jest możliwe. To jest już w jednym programie Obywatele Prawa i Wartości realna sprawa. Myśmy to negocjowali w 2020 roku w Parlamencie Europejskim. To jest taki mały wycinek funduszy europejskich, ale to jest możliwe. Ten mechanizm funkcjonuje właśnie w krajach, w których rządy łamią praworządność. Między innymi... Ale to nie jest tak, że jednak polski rząd musiałby się zwrócić o to do Komisji Europejskiej i zgodzić się w ogóle na podobny mechanizm. W tym małym wycinku to już funkcjonuje i to jest możliwe. Już są rozpisane te pieniądze i te stowarzyszenia, fundacje już mogą aplikować właśnie, które na przykład walczą o praworządność w Polsce czy na Węgrzech, mogą aplikować bezpośrednio do Brukseli. No to po co te rezolucje? Ale to jest taki mały wycinek, tylko pani redaktora. Chcielibyśmy, żeby alternatywnie dla tej sytuacji, którą mamy, czyli tego, że pieniądze mogą być rzeczywiście zblokowane, całościowe, te z wieloletnich ram finansowych, chcielibyśmy, żeby większy fragment tego tortu był możliwy właśnie do przesyłu bezpośrednio do samorządów czy do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. I nad tym pracujemy. To jest długi proces. Oczywiście najpierw to wszystko zaczęło się od pewnych tam poprawek w wielu raportach, na przykład o praworządności, ale teraz obecnie wysłałem list do pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, który podpisał kilku polskich europosłów. I teraz jakby praca... Byłych premierów też, tak? Tak, to jest ten list, tak. I premier Cimoszewicz i premier Marek Belka podpisali się pod tym listem, ale także z innych grup politycznych europosłowie podpisali się pod tym listem. I jakby teraz pracuję i w zasadzie w przyszłym tygodniu składam właśnie projekt rezolucji także Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. To jest długi proces. Kto się podpisał pod tą rezolucją, jeśli chodzi o polskich europarlamentarzystów? Między innymi europosłowie Lewicy, czyli właśnie Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Robert Biedroń. Z innych ugrupowań. Tak. Janina Ochojska,
Magdalena Adamowicz, przedstawiciele PSL-u, Krzysztof Hetman i Jarosław Kalinowski, Sylwia Spurek, więc ta szeroki spektrum sceny politycznej, bo to jest sprawa, o której już rozmawiamy w parlamencie od jakiegoś czasu, że w związku z tymi problemami, które mamy z łamaniem praworządności przez polski rząd, nie możemy dopuścić do tego, żeby obywatele, samorządy były pozbawione tych środków, nie możemy pozwolić, żeby PiS zagłodził Polaków. No, PiS raczej powiedziałby też, że Komisja Europejska chce zagłodzić Polaków. Nie, a kto poprze taką rezolucję w Parlamencie Europejskim? Nad tym trwają prace. W przyszłym tygodniu spotykam się z przedstawicielami różnych grup politycznych. A będzie taka większość, żeby poprzeć taką mam rezolucję? Mam nadzieję, że tak, dlatego że ta rezolucja... Ale mam nadzieję, czy ja wiem, czy staram się... Pani redaktor, to jest wszystko praca polityczna, gdzieś tam, którą trzeba przeprowadzić w przyszłym tygodniu. My mamy mini sesję plenarną w Brukseli i zamierzam w tej sprawie spotykać się z przedstawicielami różnych grup politycznych. Jestem w kontakcie także z przedstawicielami na przykład frakcji Zielonych. No, oczywiście z mojej grupy politycznej, z SND, Socialism Democrats, więc to się wszystko dzieje na dniach i myślę, że taka rezolucja przejdzie przez parlament. Czyli w przyszłym tygodniu chce pan to złożyć, tak? Tak, w przyszłym tygodniu chciałbym to złożyć i chciałbym, żeby w tej drugiej sesji, którą mamy w listopadzie, czyli już w Strasburgu, ta debata odbyła się na sesji plenarnej i taka rezolucja przeszła przez parlament. Ale czy Komisja Europejska nie przesadza z tym dyscyplinowaniem Polski? Bo już pieniądze są zablokowane, jeśli chodzi o KPO. Chociaż też czytam w prasie, że jednak polski rząd ma jakieś tam pomysły, jak wyjść z tego impasu. No a na stronach na przykład Komisji Europejskiej jest napisane, że pomoc finansowa z Funduszu Spójności może zostać wstrzymana decyzją Rady Europejskiej, jeśli państwo członkowskie przekroczy dozwolony limit deficytu publicznego i jeśli nie rozwiąże tego problemu. No tutaj nie istnieje, to chyba nie chodzi akurat o ten przypadek. No więc czy w takim razie Komisja Europejska ma prawo blokować środki z Funduszu Spójności? Proszę mi wierzyć, że jest duże zrozumienie dla tego, żeby Polska te pieniądze dostała. Ja rozmawiam z komisarzami, my się naprawdę spotykamy często i piłeczka po prostu naprawdę leży tylko i wyłącznie po stronie polskiego rządu. Ale czy Komisja Europejska nie przekracza jednak swoich kompetencji? Nie, nie przekracza swoich kompetencji. I tak samo na wszystkie te zapisy, o których pani mówi, na które się pani powołuje, zgodził się premier Mateusz Morawiecki na Radzie Europejskiej w 2020 roku, pod koniec 2020 roku, kiedy ten budżet był negocjowany i wszystkie te i kamienie milowe, które dotyczą KPO i wszystkie te warunki, o których pani wspomniała, dotyczące wieloletnich ram finansowych, one wszystkie zostały przez polskiego premiera zaakceptowane. Pamiętamy tą wojnę wewnętrzną, która była wtedy w obozie Zjednoczonej Prawicy. Minister Ziobro nazwał wtedy pana premiera miękiszonem, ale to się rzeczywiście stało i pan premier Morawiecki na wszystkie te rozwiązania się po prostu zgodził. Pan już wspominał o tym właśnie, że najpierw był ten list, pod którym się podpisali również byli premierzy. Rozumiem, że pan był też inicjatorem wysłania tego listu do Ursuli von der Leyen, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, ale pod tym listem na przykład nie podpisał się Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że się nie podpisał, bo uważa, że ten list nie jest najzręczniejszy i są środki, które mogą bezpośrednio do samorządów popłynąć, o czym pan wspomniał. Tak, tak. Negocjowaliśmy tam ten program. A jest problemem mechanizmu, który tam jest opisany, czyli rząd musiałby podpisać taką umowę, a to jest mało prawdopodobne. Dlatego pytałam, czy to w ogóle jest możliwe, a to mówi, że tak, Halicki mówi, że nie. Jest to możliwe, dlatego że 40% środków z tych wieloletnich ram finansowych i tak trafia do urzędów marszałkowskich, już tak wchodząc na ten poziom techniczny. I jeżeli by Komisja Europejska zamiast jednego przelewu do centralnego do Warszawy rozdzielała już te pieniądze bezpośrednio do 16 urzędów marszałkowskich, to jest to możliwe na poziomie 40% z całych tych wieloletnich ram finansowych. Więc to jest możliwe, ale to jest oczywiście długa droga, jak wszystko w Unii Europejskiej. To jest zawsze proces, który musi się tam odbyć i te młyny europejskie mielą dość powoli, ale moja rola jako europosła opozycji w kontekście polskiej polityki jest taka, żeby pewne też rzeczy po prostu tam robić. Ja jestem zresztą za tym, żeby po prostu ta integracja europejska trwała, żeby się pogłębiała. I co? Federalizacja, Ja jestem europejskim federalistą i chciałbym, żebyśmy dalej tą integrację europejską przeprowadzali, bo widzimy, jak skomplikowana jest sytuacja międzynarodowa i chciałbym, żeby ta Unia Europejska była po prostu silniejsza, a Polska ma wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby w tej Unii Europejskiej po prostu więcej znaczyć. A czy prokuratura powinna się zająć finansami Solidarnej Polski? Partii Zbigniewa Ziobry, który jest, jak wiadomo, prokuratorem generalnym. To już zapytam wcześniej internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Redo.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję bardzo. To jest gość Radia Z.
Proszę nie dziękować, bo cały czas jesteśmy. Teraz jesteśmy w internecie. No to mój internet, debiut, więc ja nie internet to potęgam. Powiedziałam, że będziemy w internecie. Łukasz Kochut, po raz pierwszy w Radiu Z, europoseł Nowej Lewicy jest z nami, Ślązak. Zanim o to zapytam, o czym już zapytałam wcześniej internetowej i pan powiedział, że oczywiście, że tak, no to jeszcze dopytam o ten wątek dotyczący tej rezolucji, że przecież rezolucja nie jest wiążąca dla Komisji Europejskiej. To jest tylko jakaś forma apelu, to jest stanowisko Parlamentu Europejskiego, ale nie jest to wiążące dla Komisji Europejskiej. Nie jest to nakaz. To wszystko prawda, ale Parlament Europejski jako tako nie ma inicjatywy na przykład ustawodawczej, więc my mamy narzędzia, które mamy i ja z nich staram się korzystać. Zresztą podobnie jeśli chodzi o właśnie uznanie języka śląskiego, to też jest pewien gest symboliczny, na którym pracuję, ale takie mam po prostu narzędzia jako poseł do Parlamentu Europejskiego i staram się po prostu ten mandat wykonywać tak na tyle, ile mogę. No ja nie mogę przekraczać kompetencji mandatu europosła. No to są pytania słuchaczy. Zresztą pan już tam zerkał generalnie, jakie są pytania. Czy pan jako europoseł zrobił coś dobrego dla Polski i czy reprezentuje pan mój kraj, Polskę? Tak, reprezentuję. A kto pyta? No jeden ze słuchaczy. Tak, reprezentuję Polskę w Parlamencie Europejskim. Jestem przedstawicielem polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim i co się udało zrobić do tej pory? No na przykład właśnie ten program Obywatele Prawa i Wartości, te pieniądze bezpośrednio przesyłane do samorządów, do NGO-sów i do stowarzyszeń. To jest coś, co udało się z tego takiego europejskiego tortu wykroić, żeby właśnie państwa, które mają te problemy z praworządnością i złamaniem praw człowieka, dostawały te pieniądze. I jest bardzo wiele różnych inicjatyw, które i w regionie, i w Parlamencie Europejskim się po prostu odbywają. Kolejne pytanie. Czy są w Europarlamencie z innych krajów europarlamentarzyści, którzy mówią źle o swoim kraju? Czy tylko tacy są z Polski? My nie mówimy źle o swoim kraju jako politycy opozycji. My po prostu często krytykujemy władzę, która jest na bakier z praworządnością i z polityką Unii Europejskiej. Czy to trzeba krytykować na forum Unii Europejskiej? Tak, dlatego, że to jest absolutnie coś normalnego. Znaczy jakby ta osoba, która napisała ten komentarz, śledziła posiedzenia Parlamentu Europejskiego. A europarlamentarzyści z innych krajów też krytykują tak, swoje rządy? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy debaty o praworządności nie są tylko i wyłącznie o Polsce i o Węgrzech, tylko o wszystkich. No to kto jeszcze w takim razie zbiera cięgi na forum Parlamentu Europejskiego? Bardzo różne, na przykład sprawa Malty, gdzie był problem z wolnością słowa, Słowenia. I debaty odbywają się także po prostu pod kątem jakichś spraw wewnętrznych. A Francuzi też się skarżą na swojego prezydenta na przykład? Oj, pani redaktor, gdyby pani widziała debatę... No ja nie słucham tego oddechy do dechy, tak, więc jasne. Pan tam jest na bieżąco. Jakby pani widziała debatę, która się odbyła w Strasburgu, kiedy Emmanuel Macron startował na prezydenta. Drugi raz czy pierwszy raz? Drugi raz, tak, ostatnio. Czyli i rywalizował z Marine Le Pen, tak? Tak, i tam po prostu ta debata, która się odbyła w Parlamencie Europejskim, to te wszystkie nasze debaty o praworządności, proszę mi wierzyć, one są bardzo łagodne. Czyli co, w takim razie wtedy zabrał cięgi od parlamentarzystów ze swojego kraju, tak. Kandydat na francuskiego prezydenta? Tak, oczywiście, nawet od... A Olaf Scholz też jest krytykowany przez... Oczywiście, tak? Że jest krytykowany. Serio? Tak, jest krytykowany na przykład przez europosłów z Chadecji, tak, że to jest normalna rzecz, to jest jednak też arena polityczna, w której ścierają się różne interesy, też oczywiście krajowe i to jest coś absolutnie normalnego. A Hadecja za to krytykowała Olafa Scholza? Że? No za na przykład początkowy moment, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i za brak opieszałość. Tak? Tak, za opieszałość na przykład. Także to jest coś absolutnie normalnego w Parlamencie Europejskim. W każdym możliwym wypadku państwa członkowskiego pamiętam na przykład debatę o Danii, o problemie migracji, który tam był, także też prawa strona atakowała lewą. Coś absolutnie normalnego, więc proszę się nie obawiać, że Polska jest jakimś wyjątkiem w tej sprawie. A jak pan poseł godzi postulaty ruchu Autonomii Śląska, którym pan wtóruje i przyklaskuje, z dążeniem do federalizacji Europy? Autonomiczny Śląsk tak, autonomiczna Polska nie. Ja jestem śląskim regionalistą. Ja nigdy nie byłem członkiem ruchu Autonomii Śląska, oczywiście. Ale tutaj nie powiedziałam, że pan jest członkiem tego RASia, tylko że pan po prostu sekunduje, kibicuje i wtóruje tym postulatom. Znaczy ja jestem za tym, żeby na przykład była na Śląsku i w innych regionach edukacja regionalna, żebyśmy się uczyli także o historii swoich małych ojczyzn. My to nazywamy na Śląsku hajmaty. Z niemieckiego? Z niemieckiego, tak. Ale to jest też śląskie słowo. I chciałbym, żeby to na przykład było pielęgnowane. No, ale zaczerpnięte.
niemieckiego zdecydowanie. No, to, no. No tak, no to prawda, no ale to wie pani, to język polski też jest nasycony wieloma różnymi rusycyzmami na przykład i tak dalej. Można by wturować. Natomiast znalazłoby się też ileś tam słów pochodzenia łacińskiego. Tak, oczywiście. Walczę przede wszystkim o to, żeby język śląski, śląsko-gotka była uznana w końcu za język regionalny w Polsce, bo to jest po prostu sprawa niezałatwiona. To jest oddzielny język składający się z kilku gwar języka śląskiego i chciałbym, żeby w końcu ta sprawa została dopięta, bo chciałbym, żeby ten język się rozwijał, żeby śląskie bajtle, śląskie dzieci mogły... To akurat bajtel to wiedziałem. mogły gadać po śląsku w miejscach publicznych, żeby to nie był problem, żeby ludzie nie byli dyskryminowani, bo to przez wiele, wiele dekad był po prostu element dyskryminacji wielu ludzi, którzy czują się Ślązakami, którzy mówią, gadają w języku śląskim. Ale jaka była argumentacja rządu? Że uznawanie istnienia kolejnych dialektów jako języków regionalnych mogłoby w rezultacie doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której społeczeństwo RP Rzeczypospolitej Polskiej składałoby się wyłącznie z osób posługujących się odrębnymi językami regionalnymi bez istnienia narodowego języka ogólnego. Ale nikt nie mówi, pani redaktor, że Ślązacy przestaną mówić w języku polskim. To jest po prostu bzdura, a my jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo często, bardzo wielu z nas w domu mówi ze sobą po śląsku, a w miejscach publicznych czy w szkole mówi w języku polskim, więc to jest fajne, to jest wielokulturowość, to jest coś, co powinniśmy wspierać. A na wodę też jest wspierać. Waser, tak? Nie. Nie, pani redaktor, nie mylić proszę języka śląskiego z niemieckim, ale mogę zrobić pani redaktor test, nie, jeśli ja pani nie chce. Nie, od razu nie jestem, bo ja w ogóle nie mam żadnych przyjaciół. Czy pani wie, co to jest szmaterlok? Nie wiem. Motyl. Ale Schmetterling, no to też to właśnie jednak jest... Ale Schmetterlok, czyli to nie jest... Schmetterlok, no tak. Ale Schmetterling jest z kolei z niemieckiego też. No to jest, oczywiście to się wywodzi, natomiast więc to jest asocjacje słowo w języku... Są jednak... Ale są tak samo na przykład, proszę mi wierzyć, z języka czeskiego. Na przykład ta część Śląska Cieszyńskiego mówi na drogę cesta, czyli tak jak w języku śląskim. Z kolei jest dużo więcej bohemizmów w tej gwarze języka śląskiego, więc to jest bardzo fajnie, że taka odrębność jest, że ten język... A na chleb też mówicie chleb, czy inaczej się mówi? No na bułkę mówimy rzymła na przykład. Rzymła. Rzymła, tak. No na chleb mówimy chleb. A jest jakaś wyraz... Krajczek chleba na przykład, to jest kromka chleba. A jest taki wyraz tytka na przykład? Jest tytka. Tytka, jest to torebka. Tyta, tak. Tytka. Tasza, no, to jest tak torba. Tak samo się mówi włóckiem, to proszę pana. No widzi, też, no widzi. Tytka, tak. Panie redaktor, więc nie ma się czego bać, to po prostu... Ale ja się nie boję, no tak samo ale jak... ten pytający się boi. Tak samo jak mówi się na przykład włóckiem na tą bułkę paryską, się mówi angielka. Tak. Ja chciałbym, to fajny przykład. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że fajnie, że ta kultura śląska, język śląski się bardzo mocno obecnie rozwija, że powstaje sztuka wysoka, teatry, które są grane w języku śląskim, że i Szczepan Twardok wpłynął też na pewien taki jakby większe zrozumienie Śląska. Zbyszek Rokita, jego książka Kaś, która zrobiła fenomenalną robotę dla sprawy śląskiej. I naprawdę te teatry, reklamy są w języku śląskim, firmy komercyjne reklamują się w języku śląskim, więc widać, że to się oddolnie rozwija i my tylko po prostu chcielibyśmy, żeby państwo polskie uznało też, że ten język śląski jest, że istnieje i że domagamy się takiego wsparcia delikatnego, finansowego, żeby ten język po prostu nie umarł. Ale co, autonomia śląska tak, a autonomia Polski nie, tak? Nie, ale panie jaka autonomia Polski? No a propos Polski? Federalizacji Unii Europejskiej, żeby to był jeden wielki twór Stany Zjednoczone Europy. Ale to jest na chwilę obecną projekt niemożliwy do wykonania. Znaczy my możemy się integrować głębiej, my możemy zastanawiać się, które obszary włączać do, to wie pani, to przepraszam. No nie, włączać ja tylko do, tak... włączać bo dbajmy również do... o jakość języka polskiego. Tak, naszego dbajmy. Języka ojczystego. Bije się w pierś, włączać... Nie widzę. Bije się w pierś, włączać na przykład politykę zagraniczną, na przykład politykę zdrowotną i kolejne obszary, które moglibyśmy z tej perspektywy brukselskiej zarządzać, a nie ma takiego projektu, żeby powstało jedno wielkie państwo europejskie i żeby państwa członkowskie przestały istnieć. Nie ma takiej możliwości w ogóle, więc tutaj jakby nie ma... Nie będę się opowiadał za czymś takim, bo tego nawet takiej dyskusji nie ma. Miałby być, rozumiem, że jeden rząd, który by wszystkim zarządzał, tak? No wie pani co, przydałoby się zniesienie weta w Radzie. To ja tak uważam, że ta machina działa za wolno i żebyśmy mieli na przykład jednego ministra spraw zagranicznych. Podejmować decyzje. Tak, większościowo, z jakimś tam oczywiście mechanizmem blokującym, żeby nie było jakiegoś problemów w takich newralgicznych sprawach, ale tak, wyobrażam sobie, że mamy na przykład jednego ministra spraw zagranicznych w całej Unii Europejskiej, bo to byłoby po prostu bezpieczniejsze i lepsze dla nas. Zresztą podobnie sprawa ma się z obronnością. Uważam, że
powinniśmy też jakby wspierać to, że Unia Europejska może powinna mieć też jakieś oddziały wojskowe, ta wspólna polityka obronna, dlatego że teraz żyjemy w dobrych czasach, w bezpiecznych czasach, dlatego że mamy... W bezpiecznych czasach? Co pan chodzi mówi? Mi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że mamy NATO, przecież które jest... Nie wiadomo, co nie tak, ale chodzi mi, Putin zrobi. No. Chodzi mi o to, że mamy NATO i prezydent Biden jest takim strażnikiem, który wspiera chociaż też... cały czas, nawet, no, kiedyś rozmawiałam nawet, no nie jeden, ale raz, ale akurat wtedy padło to pytanie również, czy na pewno na przykład taki Radosław Sikorski przekonany, że NATO wypełniłoby ten piąty artykuł. No i też nie miał takiej stuprocentowej pewności, więc... Więc dlatego uważam, że poza NATO, które jest absolutnie organizacją, która zapewnia nam bezpieczeństwo, powinniśmy się zastanawiać nad tą właśnie autonomiczną rolą obronną samej Unii Europejskiej. I to też jest gdzieś tam temat, który się w kuluarach brukselskich pojawia. Chociaż rozumiem, że teraz realia się mocno zmieniły. Bo gdyby na przykład jednak... prezydentem był Donald Trump, nie wiadomo, co by było, panie redaktor. Gdybyśmy mieli Trumpa na funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo, czy ta pomoc na Ukrainę byłaby taka wielka. Słyszałem opinię, że gdyby teraz Donald Trump był prezydentem, to w ogóle nie byłoby wojny w Ukrainie. Jeśli tak siedzi i zawija w te sweberka. Wracając do tego pytania, czy prokuratura powinna zająć się finansami Solidarnej Polski, nawiązuję do ostatniego maila opublikowanego przez poufną rozmowę. No pewnie gdyby tutaj na pana miejscu siedział jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości, to znowu powiedział, że powielam narrację rosyjską. I autorem tego maila jest premier, który w 2020 roku, tam właśnie można powiedzieć, że w apogeum tego kryzysu wewnętrznego, napisał tak, bo tam miały być jeszcze trwać negocjacje podobno z PSL-em, żeby wyrzucić Ziobrę, Solidarną Polskę z tego obozu władzy. No i co pisze pan premier? Że prokuratura powinna się zająć finansami państwa, przepraszam, finansami Solidarnej Polski, choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach, przystąpić do PiS, nawet jeśli ze strachu. To też będzie argument dla wyborcy z centrum, że nie ma świętych krów dla nas i rozliczamy swoich z pełną surowością. O! No i zgadzam się tutaj z panem premierem Morawieckim wyjątkowo, dlatego że wiemy też dobrze, że fundusze Solidarnej Polski na przykład były zdefraudowane z pieniędzy europejskich. Mówi pan o organizacji tego kongresu klimatycznego, tak? Organizacji tego kongresu na przykład, więc wiemy, że to OLAF wykrył, natomiast no, połączenie... OLAF, funkcji... czyli organizacja, która zajmuje się... Tak, europejski organ, który bada śledczy, właśnie tak. Wydawania pieniędzy europejskich. Czy one są wydawane zgodnie z przeznaczeniem? Z przeznaczeniem. I to bo jak pan powiedział OLAF, to ktoś by pomyślał, co? Scholz tam w ogóle? Nie, bez Scholza tym razem. Naprawdę to jest sprawa, która powinna być wyjaśniona. No niestety wszystko się tutaj rozbija o to, że i minister, że funkcja prokuratora generalnego jest połączona z... No więc Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę i prokuratura, no nie wiem, wątpię, żeby zajęła się tą sprawą. To jest zaczyn bardzo wielu problemów w Polsce, to, że właśnie... Znaczy Ziobro miałby być sędzią w swojej sprawie. Właśnie jako sędzia w swojej sprawie i myślę, że to jest absolutnie coś, co trzeba zmienić po wygranych przez opozycję wyborach w przyszłym roku. To czyli wrócić do formuły, żeby jednak prokurator generalny nie był ministrem sprawiedliwości, oczywiście, tak? Nie był tak. Politykiem, oczywiście, tak? Że tak. To jest absolutnie coś, co powinno być zmienione jako punkt pierwszy. No, ale wtedy, kiedy prokurator generalny był rzeczywiście niezależny od, znaczy nie był politykiem i nie był ministrem sprawiedliwości, to też nie funkcjonował dobrze. Ale teraz, kiedy przykład pracuję też w Komisji Śledczej do spraw zbadania inwigilacją Pegasusem, to wszystko rozbija się właśnie o to, że minister sprawiedliwości jest zawsze sędzią w swojej sprawie, że wszystkie te możliwe punkty styku, gdzie prokuratura, służby specjalne, do tego jeszcze media publiczne zaangażowane też w sianie propagandy, wykorzystując na przykład Pegasusa, to wszystko jest związane właśnie z tym, że te dwa oddzielne urzędy są w jednych rękach. Czyli nie wierzy pan w to, że prokuratura działa profesjonalnie, tak? No nie wierzę, niestety. Nie wierzę. A jakiś jeden przykład mógłby pan podać, który świadczyłby tak, po prostu absolutnie dawałby w oczach? No ja miałem swoją przygodę także z wnioskiem w Krakowie w sprawie Stanisława Dziwisza.
na przykład i jakby brakiem reakcji, brakiem działań. Także to są wszystko sprawy, które gdzieś tam się toczą i widziałem, jak to funkcjonuje, więc ja mam doświadczenie bezpośrednie zaraz po rozpoczęciu mojego mandatu w Parlamencie Europejskim. Ta sprawa gdzieś tam była bardzo szybko zabita. A czy jest pan zadowolony, że w Polsce będą budowane 3 elektrownie? Atomowe. Wie pani co, to jest skomplikowane, ale jakby no nie mamy wyjścia. Przespaliśmy 15 lat możliwej transformacji energetycznej, gdzie te pieniądze europejskie były na stole, można było inwestować w odnawialne źródła energii. W międzyczasie był ten pomysł, żeby tym źródłem takim energii przejściowym był gaz. Wiemy, jaka jest sytuacja światowa na rynku i wiemy, że z tym jest problem i że tego gazu po prostu nie jest na tyle, żeby ten gaz był tym pierwszym źródłem energii, z tym stabilnym źródłem energii, więc nie mamy wyjścia i tutaj absolutnie jakby rozumiem, że idziemy w tym kierunku energetyki jądrowej. Nie byłem, przyznaję się bez bicia, nie byłem tego wielkim fanem kiedyś. Tak mi się właśnie wydawało. Tak, nie byłem, ale sytuacja jest... Jak był pan wiośnie, wiosna była tutaj mocno sceptyczna. Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. To znaczy mówiliście, mamy... że ta bardzo droga energia, to w ogóle po co, to mamy... raczej byliście wyznawcami OZE. I dość długo to potrwa, bo jednak też budowa elektrowni po prostu długo potrwa, ale no. Zdaję sobie sprawę, z jakiej jesteśmy sytuacji, że to jest trudna sytuacja, że nie wiemy, co będzie z Rosją, jak ta wojna się potoczy i żeby mieć tą stabilizację energetyczną i takie stabilne źródło energii, to musimy niestety postawić na elektrownie atomowe i jakby w tej sprawie przekonali mnie eksperci i absolutnie zmieniłem zdanie. Jacy eksperci? No, rozmawiam na przykład z byłymi dyrektorami kopalń na Śląsku, bo jakby mam taki kontakt i bardzo często rozmawiam właśnie z takim panem dyrektorem kopalni w okolicy Rybnika, który mi też bardzo wiele o energetyce mówi. I Jerzy naprawdę, Markowski, tak? Drugi ekspert, na którym na pewno, którego warto słuchać. To jeszcze poproszę o komentarz do takiej opinii, którą... powiedział nowy wiceminister spraw zagranicznych, Arkadiusz Mularczyk, autor tego właściwie, no, nie on był autorem, ale powiedzmy, bo pilotował ten raport w sprawie reparacji niemieckich. I minister Mularczyk mówi tak, że po 1989 roku nastąpił proces kolonizacji Polski przez Niemcy, a ściślej przez niemiecki kapitał. No to są kompletne bzdury. Myśmy naprawdę przeszli długą drogę i wszyscy nam w Europie zazdroszczą. Ale dlaczego pan uważa, że to są bzdury? No, bo nie jesteśmy skolonializowani. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Moglibyśmy w tej Unii Europejskiej dużo więcej znaczyć, zwłaszcza po... Ale wie pan, że w Polsce działa najwięcej właśnie spółek niemieckich, gdzie jeden z udziałowców jest albo to niemiecka firma, albo osoba fizyczna. Wie pan, czy nie? No, wiem o tym. Oczywiście, że wiem, ale to jest proszę porównać to jest poziom... 8700 spółek. To są, ale proszę... To są dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Proszę porównać. Dane z końca maja. Proszę porównać sytuację gospodarczą Polski i polskich gospodarstw domowych w 80 roku i w 2022 na przykład. Zobaczmy tą całą drogę. Zobaczmy, jaką drogę przeszliśmy. W 80 roku byliśmy częścią Układu Warszawskiego i byliśmy pod kuratelą słowa... jednak Wielkiego Brata, czyli Związku Radzieckiego. No. A teraz jesteśmy członkiem, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i przeszliśmy ogromną drogę. Ja mieszkałem przez... po studiach wyjechałem do Norwegii i no właśnie, żyłem na emigracji. Sobie, że pan taki... Tak, dużo podróżowałem. Bierze świata właściwie tak... Więc ja pamiętam doskonale... Tak, głównie po Europie. Pamiętam doskonale, jak w 2010 roku w norweskich mediach pojawiały się takie artykuły o polskim cudzie gospodarczym, o polskiej długiej drogi od tej takiej wszechobecnej biedy po pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, więc ja też widzę to, jaką drogę my przeszliśmy jako Polska, a jaką drogę na przykład niestety przeszła Ukraina, gdzie ona nie wstąpiła do Unii w tamtym okienku pogodowym, historycznym, że tak powiem, i jak wyglądała gospodarka też Ukrainy parę lat temu jeszcze, więc to jest absolutnie droga w dobrym kierunku i nie schodźmy po prostu z tej drogi integracji europejskiej, rozpychajmy się w strukturach Unii Europejskiej, w instytucjach europejskich, a nie kłóćmy się z wszystkimi, tak, ja jestem euroentuzjastą, panie doktorze, ja jestem dzieckiem Erasmusa, studiowałem w Finlandii, dzięki Unii Europejskiej właśnie pracowałem w kilku krajach europejskich i ja widzę tą długą drogę, którą Polska przeszła.
Tylko powiem dla porównania, że jeśli chodzi o włoskie firmy, to w Polsce działa 2513 takich spółek, a francuskich 1866, a hiszpańskich 824. No po prostu rzeczywiście najwięcej spółek z udziałem niemieckim jest. To prawda, ale Niemcy też geograficznie są naszym sąsiadem, trudno się dziwić, że inwestowali w Polsce. Ja mam nadzieję, że Polacy będą inwestowali na przykład na Ukrainie po wygranej przez Ukrainę wojnie. No, chciałbym, żeby tak było i to, ten scenariusz możemy po prostu powtórzyć na wschodzie. I myślę, że nikt nie będzie mówił na Ukrainie, że Polacy kolonializują Ukrainę przecież. Kolonizują. Tak. Wojciech pyta. Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa. Jakie wnioski z prac, kiedy raport końcowy i czy Unia Europejska może skutecznie zareagować na aferę Pegasusa w państwach członkowskich? Nie tylko w Polsce. Tak, 14 państw członkowskich używało tej cyberbroni Pegasus i nie tylko Pegasus, bo jeszcze Predator i inne oprogramowanie. Powstaje ale raport. Ale Predator jest trochę gorszy niż Pegasus. Tak, jest gorszy, bo dużo... Znaczy mniej skuteczny. Mniej, ale z kolei łatwiej zainfekować telefon. Nie trzeba nawet klikać w żaden link, tylko po prostu to jest wgrywane i znaczy mówimy o Pegasusie. Mówię o Predatorze. O Predatorze. Tym razem. To akurat Grecja używała Predatora. Raport powstaje. Do końca listopada będzie taki finalny raport właśnie przygotowywany przez europosłankę Sophie In 't Veld. Później poprawki. Przedłużyliśmy o 3 miesiące pracę komisji do spraw Pegasusa. Jakie wnioski? No ja mam nadzieję, że wnioski z tego draftu, z tego raportu będą i też wnioski z tego raportu, który powstaje pod przewodnictwem pana senatora Bosackiego tutaj w Senacie, że one będą takim zaczynem do powołania przyszłej komisji śledczej w polskim Sejmie, jeśli chodzi o stricte sprawę z Polską, a jeśli chodzi o sprawę europejską, no pytanie, jak możemy to rozwiązać. I tutaj pojawia się taki pomysł, żeby prokuratura europejska, której Polska też niestety nie jest członkiem na chwilę obecną, miała jakieś dodatkowe kompetencje w sprawie właśnie nadzoru nad takimi nad taką cyberbronią jak Pegasus czy Predator. Jakub pyta, z czego wynika taka zgodność w głosowaniach razem z Prawem i Sprawiedliwością w polskim Sejmie? Skoro według was to prawica, a to wasz klub najczęściej głosuje z rządem, to może PiS jest bardziej lewicowy niż prawicowy? Trudno mi się ustosunkowywać do głosowań w Sejmie, bo jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. No to pan nie śledzi tego, tak jak coś się dzieje w Polsce. No właśnie. Ale nie wydaje mi się, żeby akurat tej klub lewicy często głosował ręka w rękę z PiS-em. Raczej mam wrażenie, dogadywał się w sprawie KPO, poparcie dla KPO. Ale to akurat uważam, że było dobre głosowanie, że akurat tutaj koledzy z klubu parlamentarnego. Ale trzeba się było dogadywać? Ale to nie jest kwestia dogadywania się. Znaczy, te pieniądze są rzeczywiście Polsce potrzebne. Myśmy za tym też głosowali w Parlamencie Europejskim ręka w rękę z przedstawicielami całej opozycji. I tutaj akurat, proszę sobie wyobrazić, przedstawiciele Solidarnej Polski i PiS-u głosowali przeciwko tym pieniądzom. Więc jak powiedziałem, no my robimy wszystko, żeby PiS nie zagłodził Polaków. Tyle pan mówi o ekologii, samochodach elektrycznych. Chwalił pan zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 35 roku. 2035 oczywiście. Wzrost produkcji zwiększy handel kobaltem. I czy widział pan, w jakich ciężkich warunkach jest wydobywany i ilu ludzi ginie w związku z tym? Widziałem, czytałem analizy, bo głosowanie było rzeczywiście kilka miesięcy temu. To nie było łatwe głosowanie. 2035 rok to jest odległa perspektywa i wszystkie te dokumenty, które przedstawiła nam Komisja Europejska, Franz Timmermans, który się tą teką zajmuje dokładnie, no świadczą o tym, że to jest dobry kierunek i myśmy w tej sprawie po prostu zagłosowali tak, jak Komisja Europejska chciała. Zgadzam się z tym, jeśli chodzi o kobalt i jakby o to, że nie jest to do końca ekologiczne, ale jest to ciągle bardziej ekologiczne niż samochody spalinowe. A wie pan, że całkowite ogłoszenie takie z hybrydy albo samochodu elektrycznego, no to jest... Nie jest takie proste? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę i zdaję sobie też sprawę, jakie wyzwania przed nami stoi, jeśli chodzi o ładowanie tych samochodów, o infrastrukturę, więc to jest wszystko też przed nami, ale to po to są te wszystkie inwestycje właśnie związane z tak zwanym Green Dealem, żeby tą infrastrukturę też doprowadzić do porządku. A pana ulubiony zespół? Mój ulubiony zespół? The Doors. The Doors, czyli wcale nie heavy metal. Nie heavy metal, Nirvana, Guns N' Roses, też z klasyków lat 90. Początek. Tak. No tak, a z polskich oczywiście śląskich Jam.
z Ryśkiem Lidlem. No, to też taka absolutna polska klasyka. Oczywiście. Ja akurat jestem pod tym względem, można powiedzieć, konserwatystą, jeśli chodzi o rock'n'rolla. No i takim regionalnym patriotą. I regionalnym patriotą do tego. Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy, był z nami. Dobrego wieczoru jeszcze. Wielka przyjemność. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.